No i dobra, startujemy w nieco deszczowej aurze. Kurwa, nie dość, że wieje, to jeszcze ulewa jak sam skurwysyn. No ciekawy ten dzień dzisiaj może być. Plus jeden jest taki, że zmyło w pizdu tą sól i te resztki śniegu. Kurwa, widzowie, co się dzieje? Ja pierdolę. No wymyślił. No kurtka mi już cała przemokła w pizdu. Buty też w całym oknie. Ja pierdolę. No kurwa, ja nie sądziłem, że tak padać będzie. Wziąłbym sobie kurwa inne ubrania. Co tu się opierdala? Nie wiem, gdzie mam tą dostawę. Pasowałoby to kurwa wziąć. Zawieźć w chuja, jak już wziąłem. No, genialnie. I zawijać na chatę się przebrać, kurwa. Ja nie wiem, czemu ja się w ogóle od razu nie wróciłem. Ja nie zrobiłem ani pół zamówienia, a mogę z ciuchów wodę wykręcać. Ja pierdolę. Ale szukajmy pozytywów. Kurwa. Ciepło dzisiaj. W ogóle wpadłem dzisiaj od razu po ten nowy plecak. Także jak ktoś by chciał zmienić to na Limanowskiego 48, podajesz numer telefonu, ona ci tam skanuje w systemie. Nawet chyba nie musisz z plecakiem przychodzić, bo mi nic nie mówiła, żebym zostawił stary, mogłem sobie go zabrać, ale zostawiłem, przecież nie będę z dwoma wracał. No i mam nowy plecaczek, przesmarowałem sobie zamki od razu suchym smarem, żeby go nie zajebać już na samym początku. Ja żebym w ogóle kurwa pojechał pod zły adres, na wpytę. Standardowo, jak w taką pogodę dotyk nie działa. Gdzieś tu po lewej stronie. Okulary zaparowane, chuja widzę. Uwaga, przepraszam. Dzięki. Pokazuje mi, że w tym remontowanym kurwa budynku. Do pana, tak? No tak. Jest 10, to tak. 10. Dwie torebeczki. Jedna. I druga, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dobra, drugie zamówienie. Corner z Dajworu. Chuj, trudno, by też mokry jeździł. Pierdolić. Bo kurwa, jak przywieje w plecy, to nie trzeba pedałować. Jadę jak na elektryku. O chuj, podoba mi się to. Parkujemy, odbieramy. 3 minuty. Dobra, czyli 5. Gdzie ja z tym jadę? Na aleję pokoju. Jedyna. Nie wiem, co za impreza to ostatnio było. To nie jakiś tam Donald Tusk, czy tam Jarek Kaczyński. Kurwa, sam Elton Musk nas odwiedził. 674 mam, jakby było. No całe 2 km. Student Depot. To chłopaczek mógłby już schodzić na dół, bo mnie tam nie wpuszczą.
Dzięki bardzo, do widzenia. Smaki Gruzji. To mi coś pokazuje, żeby jechać ulicą, ale też jest opcja jechać Wisłą i na jedno wyjdzie, więc... Oczywiście, że śmignę Wisłą. Spokojnie. No to jadę na most Grunwaldzki i tam zaraz koło mostu jest restauracja. No, tak właśnie pidzi, że wydupca całe bramki. Mogliby ten jebany piasek już pozamiatać, kurwa. Ale oni będą tak samo zamiatać, jak odśnieżali w zimie. Człowiek by w końcu sobie elegancko napędzik wyczyścił. Przesmarował tutaj jak trzeba, no to... Co z tego, jak ja jednego kursu nie zrobię, ale wszystko piachem za stronę. To jest gdzieś tu na rogu. Nie, to tam dalej. Dzień dobry. 511. Sałatka z rukoli i gruszki. Hinkali 5 sztuk. Dwa razy Iberia. Odbierz należną kwotę gotówki 143. Klient zapłaci 200. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostawę mam. Okej, ile? 143. 143? Tak, dokładnie. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję pięknie, do widzenia. $41 w godzinę 10. Następne z Grzegórzeckiej, krakowski kumpir na Starowiślą. Baja. To jest do odbioru gdzieś tu koło Nyski chyba. Nie by Globo będzie, czy jeszcze czekać? Jaki numer? 688. Dzień, dzięki. Dzień dobry, witam. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Kurwa, te buty mokre. A ciężkie, kurwa, syn. Corner. No i świetnie. Kolejny szybki strzał, bo lecimy z nim na Romanowicza 4A. Dobrze, pod dom, żebym się skoczył wylać. Dobry. 066. Dzień dobry. Dziękuję, do widzenia. Kurwa, same szybkie strzały. Z Lipowej mam teraz odbiór. Też gdzieś blisko, bo trasa ma 1 km. Ale muszę się wylać. Dobre. Pęcherz puszczę. Puszty. Pęcherz puszty można cisnąć. Więc ja mam, kurwa, z Lipowej gdzie to dostarczyć? Na Przemysłowo. 400 metrów. Spoczko. Mam nadzieję, że na czas toalety mi nie gwizdną nikt tego zamówienia. No tak nieraz się lubi stać. Zajeżdżam na miejsce, a to już wydali komu innemu. Może ja sobie już kliknę, że jestem na miejscu. Powinno tu złapać. No i git. Spectacular.
Tak, no. 169, dziękuję. Przemysłowa 4, to jest tam, co ta furtka jest zjebana. No, teraz ona w ogóle jest otwarta w pizdu. No i dobrze. Dzień dobry. Dobry, proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Wzajemnie. No dobra, z kącika na krowodzie. Zrobimy jedno dłuższe. 492. No sapi, no. Dobra. Muszę się na Bonia dostać. A w tym wietrze będzie przejebany. Dobra. Wracam do McDonalda na rynek. Byłem praktycznie przed mieszkaniem gościa, gdzie miałem dostarczyć. Okazuje się, że anulował zamówienie. Także kolację mam załatwioną już. I to kurwa nie mało, bo to zacznę na półtorej stówki znowu. Najgorzej, bo ten napęd mi coraz bardziej zaczyna przeszkadzać. Te dwie mam bliskie niby. Biorę z Grodzkiej, no i w sumie wokoło rynku rozwiozę. Pięknie grają. 81 i 7D można poprosić. 81, no. Dziękuję bardzo. Dobra, jadę na Zwierzęcką. Z pierwszą dostawą, druga jest chyba nad Stradą. Kurde, właśnie sobie przypomniałem, że moja kobita jest na diecie. Będę musiał sam wpierdolić te hamburgery. Dzisiaj się nie przypalam na 13 zamówień. Na to najwyższe wyzwanie. Także bym 10 zrobił, te 3 dyszki, żeby wpadło. Jakąś instrukcję mam w ogóle w opisie, że będziemy czytać. Tutaj. Zapytam pani może, żeby nie błądzić. B402. Za szklanymi drzwiami jest winda, czwarte piętro. Czwarte, dziękuję bardzo. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Jak w tym jedzeniu żadnej coli nie ma. O kurwa, to jest ten ulubiony hotel. Na szczęście ja już wiem, jak tam wejść. Kurwa, doświadczenie. Drzwi są otwarte. C201, to na którym? Tam prosto drzwi, później lewe drzwi, drugi piętro. Dzięki. Tutaj. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No właśnie, już byłem dzisiaj wymienić tutaj na Limanowskiego. Wymienili mi na nowy. Bo już miałem na rzepach porobione, no ale co z tego, jak chyba zimne jedzenie dowoziłem, to sobie myślałem, że mi głupio. Dobra, nic lecę. Lecę, nerka. Wzajemnie. W ogóle frytki miały być, podwójne czy z burger?
a jest tylko jeden. Frytek w ogóle nie ma. Najprawdopodobniej ta babeczka wydała mi połowę zamówienia, nie całe. I to ona to anulowała, a nie klient. Bo dojechałbym do gościa i wydał mu połowę zamówienia, no to to w sumie dobrze, że nie wydałem. Bo byłoby, że to ja wyjebałem te frytki i hamburgera. Dzień dobry. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo, do widzenia. No, wyjebał srogo. Wydaje mi się, że to tu i mu dupę uratowało. Ja pierdolę. Dwójkę na piwku dostałem. Dobra. 136. Dziękuję. Do dupcy mi wody na Bińczyce. Nie wiem, czy ten rower dojedzie. A mój hamburger będzie, kurwa, naleśnikiem. To jest osiedle Kazimierzowskie, klatka numer 10. Dobrze, czyli dobrze jestem, to już do pana idę, dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Ja w aplikacji miałem podaną ulicę jakiegoś spytka coś tam. A tu nad klatką pisze osiedle Kazimierzowskie. A ta nawigacja lubi mnie zawozić. Więc myślę, że zadzwonię, zapytam. Nie było niejasności. 130 zł. 4 godziny. No i dobra. Jestem w dupie. Nic mi to nie wpadnie teraz. No i prawdopodobnie powrót z wiatrem w pysk. Prowadź do domu. Ciekawe ile? 10 km. Zajebiście. Chuj, wracamy. Najwcześniej to gdzieś pewnie coś pod M1 wpadnie. Do M1 jest ile? 4 klocki pewnie. No i wdupcyłem się w szkło jeszcze. Rozdupcone na samym środku ścieżki. No wpytę. Jak przebiłem, to kurwa mnie chuj szczeli. Zachad mi wpadła z osiedla na lotnisku. Znowu mi ten jebany łańcuch spadł. Ja pierdolę. To w sumie spoko, bo stąd pizzę wezmę i na centrum B. No to zajebiście. Chociaż tyle, że nie za darmo wracam. Czy ty jesteś z Globo? Tak. 156 może? Już mówię, momencik. Tak, 156. 156, to będzie... A, no to super, że się udało. Szerokiej drogi. 45-30. Podam tak i piąteczka będzie. Ja byś miał piątkę, to będzie cudownie. Lepiej będzie? Aha, nie, czekaj. No właśnie ja bym chciał piątkę. Tak. To a cóż tam się tu porobiło? Delikatnie się otworzyła, ale jest. No i pani sprawdzi, jest ok. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No dziękuję bardzo, do widzenia. Nie, no ta pizza tam się tak delikatnie przesunęła w tym pudełku. No, to czekajmy ciężki powrót teraz pod ten wiatr do chaty. Fajnie by było kurcik złapać. Jakieś tam właśnie w stronę chaty. Dzisiaj 146 zł tylko w 5 godzin. No, zima się kończy. To zarobki też już dupy nie urywają. Z Medweckiego na Bulwarową. No nie, no nie będę się już
Nie, nie. Nie ma chuja, nie wracam się już tam. 15 minut mam do końca zmiany, a oni mnie wrzucają, kurwa, zamówienie na koniec Krakowa, no. No kurwa, sorry. Żeby to wpadło jeszcze jak na tym, kurwa, centrum B byłem. To może jeszcze. A tak to w chacie byłby pewnie, kurde, przed 10. A do roboty na 5 trzeba wstać.